Cześć! Z tej strony Marcin Czoczynski z Kuźni Treści i dziś porozmawiamy sobie o skutecznym wzywaniu internautów, klientów i innych odbiorców Twoich komunikatów do działania. Co najczęściej ogranicza skuteczność komunikatów sprzedażowych? No, wysiłek, koszty oraz brak zrozumienia przekazu. Jeśli chcesz tworzyć zabójcze wezwanie do działania, które sprawi, że klienci przeciążą serwery twojej witryny, no to w takim razie oglądasz albo słuchasz. Jeśli słuchasz w treściwym podcaście, słuchasz właściwy materiał. Internauci przyzwyczajeni są do wygody. Ja, ty i wszyscy naokoło przywykliśmy do królewskiego traktowania. Nieustannie mówi się tylko o tym, że klient jest najważniejszy, prawda? Podsuwane są nam pod nos darmowe okresy próbne, bezpłatne próbki, rabaty, kody promocyjne i wszystko po to, żebyśmy e, mogli, e, żebyśmy łaskawie spojrzeli na dany produkt, na daną markę po to, żeby zdobyć naszą uwagę i w ostateczności po to, żeby zdobyć nasz portfel. Dlaczego taki rozchwytywany bonusami internauta ma ponieść jakikolwiek wysiłek? Żeby założyć konto w Twojej aplikacji, żeby przedrzeć się przez nieintuicyjny landing page sprzedażowy, czy męczyć się z kupnem produktu w Twoim sklepie, skoro u konkurencji wszystkie te akcje są wygodniejsze i szybsze. Jak ułatwić mu robotę i zagwarantować sobie, że kliknie przycisk wzywającego do działania? Wystarczy, że unikniesz złych słów, nie będziesz nachalny oraz nie będziesz wymagać od niego myślenia, a stworzysz właściwe i skuteczne call to action, no i w konsekwencji twój copywriting sprzedażowy osiągnie założony cel. Sztuka unikania złych słów Czy słowa mogą być złe? No w zasadzie nie. Desygnat nie może być zły, między innymi dlatego, że nie ma własnej woli, no i pf, oczywiście jest konstruktem czysto abstrakcyjnym. Słowa mogą natomiast być złe w kontekście ich użycia, a tymi złymi słowami w wzywaniu do działania są tzw. friction words. Są to słowa, które dla odbiorcy komunikatu oznaczają pewien wysiłek lub pewien koszt. Weźmy za przykład frazy zainwestuj oraz zarób. Zainwestuj kojarzy się z niezbyt bezpiecznym lokowaniem pieniędzy w produkty finansowe nieruchomości albo w inne inwestycje, które mogą zapewnić nam zarobek, bądź straty. Zatem słowo zainwestuj wiąże się pośrednio z ryzykiem i z niepewnością. Natomiast fraza zarób precyzyjnie wskazuje zarobek. Bez okazji do domysłów, czy na danej akcji odbiorca komunikatu straci, czy też zyska. Słowo zarób no, słowo zarób kojarzy się bezpośrednio z pewnym zyskiem. Komunikowanie o kosztach i wysiłku sprawia, że w internaucie zaczynają budzić się pewne wątpliwości. Nadmiernie i zupełnie niepotrzebnie zaczyna on zastanawiać się nad całym procesem zakupowym, nad swoimi faktycznymi potrzebami, nad swoimi problemami oraz oczekiwaniami. I tak rodzą się obiekcje i wątpliwości, które zamrażają decyzję zakupową. A zamrożona decyzja, decyzja zakupowa to niemal pewny porzucony koszyk. Dlatego w call to action e, należy stosować bezpieczne frazy, które kojarzą się internaucie z gwarantowaną gratyfikacją. Najlepiej z gratyfikacją uzyskiwaną bez wykonywania jakiejkolwiek pracy, czyli z gratyfikacją pasywną. Jeśli jednak jakaś akcja, jakaś praca musi być wykonana przez internautę w takim wezwaniu do działania, to powinna być ona komunikowana jako doskonała zabawa i przygoda. Dlatego w wzywaniu do działania powinieneś zamienić zadanie do wykonania w pożądaną, pożądaną akcję, której ten odbiorca komunikatu nie może się doczekać. I przede wszystkim unikaj friction words, czyli między innymi takich słów jak zainwestuj, daj, kup, zarejestruj konto, ukończ czy przelej, przelej pieniądze, zrób przelew i tak dalej. Każde z tych słów kojarzy się, kojarzy się z jakąś akcją lub z jakimś kosztem, który należy ponieść. I im więcej słów kojarzących się z wysiłkiem i kosztami użyjesz w komunikacji z internautą, no to możesz być pewien, że jego ścieżka zakupowa poprowadzi go wprost do konkurencji. Zbytnia nachalność. Kopirajterzy, marketerzy, sprzedawcy czy przedsiębiorcy starają się za wszelką cenę dopiąć sprzedaż. Natychmiast, jak najszybciej, tu i teraz, i po trupach do celu. Takie podejście zwykle sprawia, że wezwanie do działania jest przedwczesne i zbyt nachalne. Komunikat za bardzo naciska na klienta. I oczywiście ważne jest, żeby stworzyć w ofercie handlowej, czy to na landing pageu sprzedażowym, czy to w cold callingu, wrażenie pilności i ograniczoności. Natomiast wszystko powinno być dozowane z umiarem. Pewnie sam nie raz przebywałeś na landing page lub czytałeś jakąś ofertę, w której czy na którym od razu rzucał Ci się w oczy ogromny przycisk kup teraz. Zanim jeszcze w ogóle zrozumiałeś o co chodzi, czego od ciebie oczekuje dany landing page czy oferta, czy przed wybrzmieniem jakichkolwiek korzyści czy też celów, jakie mógłbyś osiągnąć po skorzystaniu z tej oferty. Serwis beamdigital.com wykonał testy dwóch landing page'ów. Jeden landing page miał umieszczone wezwanie do działania oraz formularz rejestracyjny na samej górze swojej strony, natomiast drugi landing page miał ten formularz zapisu umieszczony u dołu strony już po wybrzmieniu wszystkich komunikatów wskazujących korzyści, zalety tej oferty czy sposoby rozwiązania problemów odbiorców. No, i według tego testu AB, landing page, który miał umieszczony formularz zapisu dołu strony, wygenerował aż o 304% większą konwersję. I przykład ten potwierdza, że call to action powinno pojawić się w miejscu dostosowanym do procesu decyzyjnego klienta. Wezwanie do działania powinno pojawić się przede wszystkim po wyłożeniu czytelnikowi kluczowych korzyści zapewnianych przez Twoją ofertę. Jeśli oferta, landing page lub, lub mail mają sporo treści. To nie należy ograniczać się do jednego call to action umieszczonego pod komunikatem. Z pewnością takie kopie ma wiele argumentów sprzeda sprzedażowych i nigdy nie wiadomo, który argument przekona czytelnika do wykonania pożądanej przez ciebie akcji. Unikaj umieszczania wokół wezwania do działania treści, które mogą powodować lęk lub negatywne emocje. Na podstawie raportu opublikowanego przez FriendBuy, Call to Action umieszczone obok treści nacechowanych pozytywnymi emocjami oraz wskazujących i wyjaśniających kluczowe korzyści oferty zapewniały aż o 34% większą konwersję. I wreszcie, wezwanie do działania należy umieścić w miejscach, w których odbiorca dojrzeje do decyzji zakupowej. No ale jak, jak określić, w którym miejscu należy umieścić to Call to Action? No wystarczy, że zadasz sobie trzy takie kluczowe pytania: Czy odbiorca miał okazję mi zaufać, zanim wezwałem go do działania? Czy odbiorca uzyskał solidny powód do skorzystania z mojej oferty? Oraz czy sam byłbym gotów dokonać zakupu na podstawie wezwania do działania? Myślenie boli. Nie chcemy myśleć, zwłaszcza podczas surfowania w sieci. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko dostajemy na srebrnej tacy, w wygodny do cyfrowej konsumpcji sposób. Zwykle przeglądamy ofertę sklepów internetowych w media społecznościowe czy blogi w krótkich cyklach między lub w trakcie swoich obowiązków. Treści skupiają naszą uwagę na kilka sekund co kilkanaście sekund, gdy stoimy w kolejkach, jedziemy środkami komunikacji zbiorowej czy w trakcie nudnego filmu albo spotkania. Dlatego cyfrowa treść musi być maksymalnie prosta w przekazie. Tak prosta, jak to tylko możliwe. I oto 10 takich kluczowych rzeczy, które mogą utrudniać zrozumienie Twojego przekazu. Przede wszystkim żargon branżowy i techniczny, skomplikowane zwroty, trudniejsze konstrukcje językowe, zdania wielokrotnie złożone, nazwy własne produktów i usług, niezrozumiałe wezwanie do działania, nieintuicyjne odnośniki, niezrozumiałe nawiązania i metafory. Zmienne stosowanie różnych form zwracania się do odbiorcy niedyskryptywne nagłówki. To jak napisać wezwanie do działania, które wywoła pospolite ruszenie? Jeśli chcesz napisać call to action w prawidłowy sposób, to powinieneś przede wszystkim skupić się na jego kontekście i celu. No i pamiętaj, żeby unikać e, wspomnianych friction words oraz nie dawać czytelnikowi powodów do zbytniego wysilania własnej makówki. Wezwanie do działania musi być mocno osadzone w kontekście komunikatu, który stworzyłeś. Nie możesz dopuścić do powstania dysonansu między wezwaniem do działania a pozostałą treścią. Jeśli tak się stanie, cały twój komunikat stanie się podejrzany. Czytelnik będzie czuł pod skórą, że coś mu nie pasuje w tym tekście, który właśnie przeczytał, no i nie wykona pożądanej akcji. Wezwanie do działania musi być spójne z całym komunikatem. Pamiętaj, że Call to action nie istnieje w jakimś limbo, w próżni, tylko jest takim naturalnym przedłużeniem całej treści. Komunikat jest spójną całością. Dlatego zastanów się, jakiej reakcji tak naprawdę oczekujesz od czytelnika. Docelowo ma on przejść na landing page, zarejestrować konto, wrzucić produkty do koszyka, czy uzupełnić formularz kontaktowy. Jeśli wezwanie do działania nie będzie konkretnie wskazywało celu i skutku kliknięcia, czyli tego, co się wydarzy, jeśli czytelnik wykona pożądaną akcję, to komunikat nie będzie wiarygodny. A to, jak wspomniałem, wzbudzi podejrzenia odbiorcy, który ponownie wstrzyma się z decyzją. A jeśli wstrzyma się z decyzją, to najprawdopodobniej nie wykona tej akcji nigdy. Jak ognia unikaj enigmatycznych pseudo komunikatów, takich jak kup teraz zarejestruj się czy zapisz się. I zamiast nich stosuj konkretniejsze wezwania do działania, takie, które wskazują akcję oraz jej następstwa. Przykładowo kliknij i rozpocznij bezpłatny okres próbny, albo zapisz się i zacznij korzystać z aplikacji, czy zamów wycenę swojego produktu. Fajnie, Call to Action skonkretyzował Senuto z okazji ostatniej akcji promocyjnej z okazji Black Friday. I tam w tych przyciskach e, stanowiących Call to Action e, Senuto e, komunikowało m.in. coś takiego: skorzystaj z oferty i sadź drzewa razem z nami. O wezwaniu do działania można napisać małą książkę. Ja jednak w tym materiale e, chciałem się skupić przede wszystkim na filarach Call to Action. Które często są pomijane w dyskusji na temat gotowych przepisów na skuteczne wezwanie do działania. I filarami tymi są właśnie te wspomniane w całym tym materiale trzy braki: brak friction words, brak nachalności i brak myślenia. Jeśli będziesz trzymał się tych trzech zasad, tych trzech braków, no to z pewnością skutecznie wezwiesz do działania nawet największego oportunistę. I przy okazji pozwól mi wezwać ciebie do działania. Uruchomiliśmy kanał na Discordzie, który jako pierwszy w Polsce zrzesza ludzi skupionych wokół branży marketingowej i content marketingowej i zachęca ich do bardziej angażującej i dynamicznej rozmowy o content marketingu. Wejdź na nasz kanał Kowali Treści i dołącz do pionierów. Link do kanału znajdziesz w opisie. I na dziś to już e, tyle. Szykuj się jednak na częstsze publikacje, bo parę dni temu udało mi się skończyć moją drugą książkę, tym razem poświęconą copywritingowi sprzedażowemu. Pod koniec stycznia powinna pojawić się do kupienia w wydawnictwie Ekspertia, ale we właściwym czasie będę o niej jeszcze trochę gadał. A tymczasem, cześć!